Cześć moi drodzy. Postanowiłam, że zacznę się w końcu z Wami dzielić moją wiedzą dotyczącą budowania świadomości, samoświadomości, budowania siebie jako osoby, która się kocha po prostu, która chce się też dzielić dobrem z innymi osobami, która chce swoje życie wprowadzać na wyższe levele pod jakimkolwiek względem. Jak zauważyliście, wrzucam od dłuższego czasu różnego rodzaju fajne zajawki z innych kont, z tego, co mnie zainspiruje, ale po rozmowie z Gabrielem, którego tutaj serdecznie pozdrawiam i też oznaczam pod filmikiem, który kopnął mnie bardzo mocno pozytywnie, stwierdziłam, że może czas w końcu zacząć mówić do Was to, co jest w mojej głowie od dawna, że to już jest ten czas, zresztą wszechświat mówi mi od dawna, że tak, to jest ten czas. Stąd moje pierwsze wideo dotyczy tego, co mi się przydarzyło ostatnio i to jest związane z pracą nad świadomością, nad tym, nad czym pracuję już od paru ładnych lat, szczególnie od 3 tak bardzo, bardzo intensywnie. Nie będę się teraz wydawała szczegóły, może kiedyś będziecie mieli ochotę posłuchać moją historię, no to dajcie oczywiście znać. Natomiast czego dotyczyła historia i jaki będzie z niej, może nie morał, po prostu taki gdzieś wniosek, który będzie płynął. Chciałabym się podzielić z Wami tym, w jaki sposób możemy wpływać na relacje z innymi osobami, na własne samopoczucie i to, jak odbieramy inne osoby. Wiecie co, wyznaję taką zasadę, taką wartość, jesteśmy w stanie swoją postawą wpłynąć na inne osoby. Czyli to, co my myślimy o drugiej osobie, o innych ludziach, często powoduje, że oni właśnie zachowują się w stosunku do nas dokładnie tak, jak o nich myślimy. I oczywiście można tutaj zacząć mówić, co było pierwsze, kura, czy jajko, czy kura. Natomiast pięknym dowodem na to, że mamy wpływ na to, w jaki sposób to działa, jest sytuacja, która do mnie przyszła wczoraj. Byłam na paznokciach zrobić sobie manikir i obsługiwała mnie pani z Ukrainy. Wydawała się bardzo szorstka i no, usługa trwała, a ja nabierałam coraz więcej takiego właśnie poczucia, że jest to osoba, która raczej się nie pieści z klientem, która robi wszystko szybko, ale tak raczej szorstko i niemiło, że jakaś moja prośba raczej nie spotyka się z uśmiechem, tylko takim okej, no dobra, niech Ci będzie. I szybko sobie to połączyłam z jeszcze moim wcześniejszym spotkaniem z panią manikurzystką, która również była z Ukrainy. I jakoś tak mi się w głowie wytworzył taki pattern, taki wzór, że no być może panie z Ukrainy po prostu takie są, co mi się nie podoba. Ale potem zaczęłam sobie, wiecie, myśleć, cały czas tutaj to kółeczko chodziło w głowie, ponieważ bardzo świadomie podchodzę do życia. I zaczęłam zastanawiać się, czy tak jest naprawdę, czy to jest może po prostu zbieg okoliczności, że tak było, że po prostu dwie panie, które są, pochodzą z innego kraju, w ten sposób mnie obsłużyły i już w ten sposób zaczęłam sobie układać w głowie ich obraz i tak je traktować jako osoby, które nie są specjalnie miłe. I postanowiłam, ponieważ mam tą wiedzę dotyczącą samoświadomości, dotyczącą tego, jak kreować swoje życie, postanowiłam wpłynąć na to świadomie, czyli zaczęłam myśleć o tej pani jako o osobie, która, no nie wiem, może mam po prostu zły dzień, tak? Albo, nie wiem, to się boli. Jak mnie coś boli, to też nie jestem specjalnie wylewna. I że tak naprawdę jest na pewno ciepłą i miłą osobą. Wyobraźcie sobie, że na sam koniec manikiru, pani zapytała się, czy zrobić mi taki mały masaż dłoni. Ja oczywiście chętnie, no bo bardzo lubię. I kiedy ona zaczęła mi robić masaż pierwszej dłoni, robiła to tak dobrze, że ja po prostu lekko odpłynęłam z uśmiechem takim na ustach. I kiedy zapytała się, czy może drugą rękę, to tak wiecie, otworzyłam oko, taka lekko przymroczona. I już widziałam, że ona się uśmiecha, że otworzyłam ją w jakiś sposób. I zdecydowałam się wtedy powiedzieć do niej: Boże, ale pani fantastycznie robi ten masaż, po prostu rozpływam się tutaj. I wtedy po prostu jej banan zrobił się no, od ucha do ucha, jej nastawienie się zmieniło, dała mi drugą rękę, dokończyła masaż, widziałam, że z jeszcze większym zaangażowaniem. I na końcu oczywiście pochwaliłam raz jeszcze, postanowiłam, że dam jej też napiwek, 10 zł,
Widzicie, drobna rzecz, a cieszy, więc no, widziałam jej reakcję, widziałam, jak się otworzyła. I teraz, jak myślicie, czy jeżeli bym tkwiła dalej w tym przekonaniu o niej, jako o niemiłej osobie, to czy ten masaż sprawiłby mi tyle radości? Prawdopodobnie nie. Raczej bym myślała, Boże, niech ona szybciej skończy tę usługę, dobra, fajnie masuje, ale już chcę wyjść stamtąd. Czy ona by się otworzyła? Nie. Więc skąd tak naprawdę wypływa zmiana w postawie ludzkiej? Z nas, prawda? Czyli to, jak my zaczynamy inaczej myśleć o osobie danej, to też mocno wpływa na tę osobę na poziomie energetycznym. Potem finał jest taki, że zyskałam panią, która robi bardzo dobrze paznokcie oraz to, że jest osobą, która w tym momencie już teraz będzie mnie pamiętać i następnym razem, jak przyjdę, będzie dla mnie równie miła, jeśli nie jeszcze bardziej, tak? A ja też wyszłam z tego salonu zadowolona, nie tylko z usługi, ale także z tego, że świadomie podeszłam do relacji z tą panią. Więc tak naprawdę mamy win-win. I teraz zastanówcie się może, czy w Waszym życiu właśnie zdarzają się takie sytuacje. Niemiły kolega z pracy, czy ktokolwiek inny, szef, kolega, koleżanka, skąd inąd, tak? Oczywiście czasami te relacje są bardzo zażyłe, takie zażyłe w zły sposób i już takie zaplątane. Więc nie zawsze wszystko da się zrobić pomyśleniem sobie o tej osobie ciepło. No nie oszukuj. Ale czasami to daje radę, ale czasami to jest ta jedyna rzecz, którą możemy zrobić, żeby zapoczątkować pewien proces zmian. Może te zmiany będą trwały dłużej, ale to nie szkodzi. Już coś zrobiliście ku temu celowi, żeby te relacje między Wami zmienić. Napiszcie proszę, co sądzicie o tym, co Wam przed chwilą opowiedziałam. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. Czy będziecie wdrażać to, co właśnie powiedziałam? Co sądzicie? Czekam na Wasze odpowiedzi. Tymczasem jeszcze raz dziękuję Gabrielowi z Zakopniaka, który jak widzisz działa. Także czekajcie na moje kolejne nagrania już wkrótce.